A czekaj, jak nie koszykówka to? Kupanie orzechów. Kupanie. Jeśli nie koszykówka, to... Siatkówka. Ale grałeś kiedyś? Grałem, jak byłem mały, to byłem zawsze w prezentacji szkoły. W Sopocie najbardziej lubię... klimat i atmosferę, jaka panuje w mieście. Za 5 lat będę. O, 5 lat to kupa czasu. Nie wiem, czas pokaże. Mój koszykarski wzór. Kevin Garnett. Przede wszystkim charakter, pracowitość, zaangażowanie. No i warunki jakieś jednak mimo wszystko był wszechstronny i w ataku i w obronie zawsze dawał 100%. Jako młody koszykarz wybrałem Tref Sopot, bo... Zwyczajnie Tref miał do zaoferowania najlepsze warunki gdzieś tam rozwoju i szkoły, i hali, i trenerów. Także druga liga, także gdzieś tam ekstraklasa, więc no, wybór nie był dosyć ciężki. Najlepszy mecz w mojej karierze? Myślę, że jeszcze przede mną. Koszykówka w moim życiu wzięła się z... Zawsze chciałem robić to, co mój starszy brat i gdzieś tam w momencie, kiedy on poszedł na trening koszykówki, poszedłem w jego ślady i tak to się zaczęło. Przełomowy moment w mojej karierze? Myślę, że gdzieś przejście do Trefla Sopot otworzyło mi sporo furtek, sporo możliwości i gdzieś tam staram się to wykorzystywać jak najlepiej. Najtrudniejszy boiskowy rywal? Myślę, że Nikola Markowicz jest gdzieś tam mimo wszystko mega wszechstronnym zawodnikiem i zawsze było trudno zatrzymać go zarówno na obwodzie, jak i pod koszem. Mój najdziwniejszy pseudonim? Myślę, że w tej kategorii wygrywa trener Zoran Martić. Gdzieś tam dwa sezony temu dużo ćwiczyłem floaterów zawodnika z Barcelony Navarro i przypadł mi taki pseudonim Juan Carlos Kulka.